madness. Hej, cześć, witajcie na kanale Roma z kolejnym odcinku z Deus Ex Human Revolution. Robię ten odcinek od razu po tamtym i możemy iść na górę do domu, lecz robimy misję dalej. Albo mam w ogóle dwie misje główne, to dzisiaj zrobimy misję poboczną, tą spróbujemy zrobić. I jeszcze coś tam z misją główną popróbujemy. I gdzie najbliżej mamy? Tutaj mamy najbliżej, bo musimy się dostać do... Czy jakieś tam informacje mamy pomóc dla naszej byłej znajomej z pracy w staleniu jakichś tam rzeczy. Tutaj, tak? Tak. Jezu, w ogóle te dźwięki już są takie głośne, że... Piwo. Why would you book me a trick inside this DRB turf, asshole? Don't try it. Okay. Don't worry, don't make them all up again. Okay. Chuj, chwa. Znaczy chyba nawet by mi na to nie starczyło, ale... Kurde, żeby niewidzialnym być, nie? Ta moc. Chyba jak pamiętam, bo ja przeszedłem to chyba misję. Chyba. Nie pamiętam. Czy bym mógł ich posestrzeliwać, nie? Ja nie mogę, Jensen, naprawdę. No i co za bycie? Jezus, nie lubię takich momentów. Okej. Proszę o to. Można było łatwiej sobie zejść. Chyba to mnie ciągnęło, żebym tu nie mógł przejść. Okej. Okay. Dobra. Otwieramy. Dobra.
Dobra, a ja mogę tu przejść, nie, ja bym nawet na nich nie wpadł. No ale dobra. We got the high ground now, bro. Thanks to the beef, the bangers don't got half the artillery we do. Good to know. So tell me. Okej. Jakoś to idzie, nie? O, jest moje ucho. Prawda. Jezu, nie mógł, jakby nie mógł tego kopnąć, nie? Na przykład. Dobra. Się na chwilkę. Okay. Chodź tu. A dalej gdzie możesz. Okej. Okej. Tell you it was a stupid idea to let those purity first assholes set up camp on our turf? Yeah, but it wasn't our decision, so too bad. Fucking gunshots! Hello. So long, something. I'm going to get you, asshole! That's that. Zawsze tak mówią. Ale ich tam jest. O Jezu, ja nie będę tu się z nimi srał. Keep running, asshole!
What the hell, jakie to ma miejsce? Nie? Dobra. Przez dwa tygodnie z nimi srał tutaj, nie? Jakbym miał tak iść. Uuu, czemu włączyłem pauzę? O Jezus, idziemy na górę. Idziemy z ciasto. Na górę. Wspomniałem, że to miny są. I don't know. Jak ślepy na bok. Who's that? Daddy, bitch. Hola. Nie ma oglądania. No już mi się ta misja przypomina, jak to było. Okej. No i co, mam to zrobić, czekajcie. Uda się, to tak brzmi, uważam, skomplikowana klina dostarcza broń. Uda się do wymarłego blokowiska. No to ciężko było dla mnie, żeby być niewykrytym tutaj, nie? Ja mam jakieś punkty te? Praxis? Nie. To dwa kosztuje, te, na to trzeba uzbierać. Czyli co, mam stąd iść, tak? Kajcie. Ja tu nic jednak dla mnie nie było. Okej, jestem. Brat mi wbił. O to musiałem cięcie zrobić. Okej. Wychodzimy. Pudełko batonów. No nie. Jak oni mogą mi to zabronić? Aj. Chyba nie będę już w to grał. What? Czyli ile zajęło nam przejście tego tej części tej misji? 15 minut.
Całkiem. O. Żeby ktoś tu przeżył. Wola Boga, bitch! Czekajcie, muszę mojego psa opuścić spokojnie. Jestem! Dobra, Jezu. Wola Boga. Dobra. Trzeba tu iść, tu. Ciekawe, czy to komuś się udało, nie będę musiał poszukać na YouTubie, czy ktoś zrobił speedruna z tego. Z... kurde. Nie no, nie sądzę, że z tego kiedyś ktoś zrobił speedruna. Bo jest dużo takich gier, co speedruny robią, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Że... Czekajcie, jak się chowało broni? Klawiatura... Przekazanie działanie, schowanie broni... Wiecie? Ja mogę tu iść? You hear what Lazarus been saying? This country's falling apart, man. States are looking... Na punków to oni nie wyglądają. Wam powiem. Ani trochę. No ale. Punk to punk. Oto to miejsce, z którego. Co ja kiedyś. Kiedyś. Tyle odcinków, co ja mówię kiedyś. No i co ja raz próbowałem przejść. Ha. A to tu. Nie chciała dalej leżą na ziemi. Dobra. Teraz do innego mieszkania. Teraz wyżej w ogóle trzeba iść, dobra. Widzicie, jak się opłaca się robić tę misję? Już mamy punkty dostajemy. Wchodzę pierwszy. Te wirusy anihilujące to warte rzeczy, bo nie są niewykrywalne. Ciężkie, za ciężkie. O. Co? O Jezu. Kolejne te? Łow! Nie wiem, się urządził. To już skończona ta część misji? A co, ja mam wrócić jeszcze do tamtego miejsca? Chodź się mają. Co, gazeta? No i co teraz? Kurde. Nie mam jak wejść do tego. Chodź. Do tego pokoju. No może.
wycofywali się z innego, z innej części bloku. O czym wątpię? A tu gdzie się idzie? Do kogo? Do domu. O, to nieźle. Nie? Ja pierdzielę. Czemu na piąty masz? A to co, już na dach, nie? No. Można zrobić parkoura nawet. Ale nie, bo znowu zdechnę. No i co teraz ja mam zrobić? Ludzie, jak wiecie, to ten. Wy komentarzu mi napiszcie. Ja jak coś to zrobię. Się. Czy wejść tam na pewno można? Kurwa, ale jak? Te gry zajmują czasem. To jest palm top. Czekajcie. Palm topy trzeba zacząć czytać. O, patrzcie ile tych. O! Nawet tutaj był kot. Paczka narkotyków. Bełty do kuszy. Nice. Czekajcie, napiszę. A to są mieszkanie tego typa, nie? No. Wirus. Wirus. A czy ja trzymuję na jakiś czas tego robaka. Znaczy tego, no. Robaka. Tak. Okej. Bełcy do kuszy. To jakby to kusza było, nie? Shotgun. Tylko ja sobie czytam na klopie. Ty, ale kuszę to i ja bym chciał mieć. Tu nie ma nigdzie. A tu jak się bić? Da się? Trzeci. Jak zawsze. A punktów praksis nie mam. Kurde, ale schował tego palmtopa tam, co? No tu trzeba wejść, może tu gdzieś jest? Nie. Hej, kuszę mogą gdzieś się mi dać. Dobra. Ale będzie trzeba pamiętać, że tam jak coś są naboje do kuszy. I już. Przynajmniej to zrobiliśmy i do ostatniego miejsca idziemy. Czekajcie. Dobra. Zlokalizuj zbrojownię. Okej. Czy teraz będziemy udawać hitmana? Czemu zawsze ludzie krzyczą?
zainteresowałem się. A nie, to nie to. Cześć, inaczej. Dobra. Okej. Okay. Amo. Darmowe amo. Amo. Siema, ty grupa lamo. Max znowu rymuje. Ten dalej śpi. Co za człowiek? Przepraszam, panie policjancie. O, trzeba wrócić tamten. Co wtedy, co był prąd ten? No dobra. To wiem, czyli życie. Nice jacket. Is that a high man? In leather? What's up, dude? You lost or something? Nope. Nie zabłądziłem. Ale chyba dochodzę do miejsca, tam gdzie muszę. To fajnie to miasto wygląda. Bardzo fajnie. Globalne ocieplenie. Okej, okay. Dzięki, że mnie wsparłeś. Ale to nie mój problem, że taki jestem. To nie moja wina, że stało tak szybko. Po prostu musiałem. Znaczy nie chciałem, ale zrobili mi to samemu, bo już prawie byłem martwy. Myślałem, że to Hitler. Yes, may I help you? Actually, I've been told by a mutual acquaintance that it might be the other way around. Were you followed? Pewny siebie. Jestem zawodowcą. I'm a professional. I know how things work. So if we can just skip Cloak and Dagger 101. Well, you certainly look the part. Now let's see how well you can play it. So what is it you need? Straight to business. A rare quality these days. Okay. Tell me, are you familiar with local gangs? More than enough to get by. Perfect. Now, I warn you, this is not the cleanest of work, but your efforts will be well compensated. An associate of mine will leave a package for you in an alley on Grand River Road. You will retrieve this package and then use it to deal with a problem of mine. Permanently. Who's the target? Someone who won't be missed, I assure you. A ganger that goes by the name Double T. Hangs around in an apartment near Earl's Court. It's not likely that he'll be alone, just as it's not likely the people keeping him company will be of the pleasant sort. You can't miss him. He's got prominent and rather tasteless augmentations to his face and arms. You're telling me you went through all this trouble to hire me, just so I can eliminate a banger? That would be a tad overkill, I admit. No, eliminating the target with the weapon provided to you is only the first part of your assignment. Once you've dealt with Double T, I need you to sneak into Derelict Row and plant the murder weapon among the Baller's weapon staff, unnoticed. Kill a member of the Motor City Bangers, then plant the murder weapon in the rival gang's weapon stash. You're trying to start a war. Hey, Bob. Hopefully. Okay. Okay. I can get inside Derelict Row. Where can I find their weapon stash? Look for an old concrete structure that is boarded up and condemned. I believe they stock their supplies right underneath it. Okay. I need a more precise location on the target. There's a small back alley known to the locals as Earl's Court. You can access Double T's building using the fire escape. He's in one of the apartments on the fourth floor. Okay. So what is it I'm picking up and where is it exactly? There's a rather luxurious apartment complex on Grand River Road. In front of it, on the other side of the street, you'll see a door that leads to a maintenance corridor. In the first corner of that corridor, you will find a crossbow hidden amongst the trash and debris. Kusza. Use it to kill Double T. Ładnie. I guess that's it for now.
Ok. To fajnie ten. Kusza będziemy byli. Tak jak chciałem. Ho. No to by trzeba wtedy jakoś broń wyrzucić z tego punktu albo coś w ogóle innego. Bo tyle tego, że się nie mieści już. Przejmij paczkę, o maleja, dobra, trzeba iść tam o. Paczka o ciszkaczka. Co Max? Wymarłe blokowisko. Z gangsterami, którzy żyją. Tag life. Ty. Co za koło się uważasz, że jest grafem, co? Policja pozwoliła? To on chodził z gnatem, nie ja. To jest człowiek. Czekajcie. Okej. Kucha. Pistol to pozwoli, nie wiem co mam wyrzucić, no ale... strzałki to można wyrzucić. Może to obejrzeć. Jeszcze za mało? Okej. Cię. Zawsze to jest jedyny problem w tej grze. No co za Albania, no. Czekaj, czy to wyrzucę? Jeszcze za mało miejsca, no what the fuck is going on? Przecież ja przez to wszystko muszę wyrzucić z ekipunku. Dobra, wyrzucę na razie ten pistolet. Zobaczymy jak to się mi zmieściło tu. Tako! No ale bym nie chciał tego pistoleciku zostawiać. Szaksiński. Może będzie tu leżał, nie? Czekajcie, pójdziemy sobie tam. Gdzie on mieszkał? Tam, gdzie on mieszkał, nie? Gdzie to było? Znaczy to było na pewno w tamtym części miasta. W prawo, tutaj na prawo. Trzeba iść sobie. Max śpiewa sobie. The fuck, bitch? Nie wiem, co ja mu zrobiłem. Słuchajcie. Dobra. Why? I will never leave you alone.
Okay. Okej, to tu on mieszkał. Idziemy po bełty, po bełty, po bełty, po bełty. Co? Można wejść jakoś w Detroit. To też będziemy w innych miejscach, w miastach, nie? Okej. A jaki? Pistoletał bez radiancji. Czekajcie. Nie chcę tego. Dobra. Więc można już wyjść. A nie tu. Pomyliłem w stronę. Okej. Kiedyś jeszcze nie nagrywałem, co sobie myślałem. Bo Seto robił serię z tego, z Deus Exa. Tak pamiętam, on miał tyle odcinków tam, kuźwa. Wyszło mu naprawdę dużo tych odcinków. I kurde, z 77 coś takiego chyba, jak pamiętam. I ja tak sobie pomyślałem, co? To ja nigdy nie będę robił z tego serii, bo to takie długie. I wiesz, a potem się okazało, że zrobiłem tą serię, nie? Czy co, ja mam go zabić? Czy nie? Okej. Jakie w ogóle bełty to ma? Tygrysie. Them D-Row cats is gonna get popped if they keep trying to tag over my shit. Oh yeah? How so? Got me a Hurricane TMP-18 from Syrah. That's sick shit, man. I didn't know Syrah carried those. Double T cut him a break on his rent. Who's there? Oh, nie. To ma tyle ochroniarzy? Ale trafiłem mu w ryj. Palą to. I don't know about this. Breaking into the cop shop? Double T says we don't got no choice. If we want to face down the ballers, we need the same fire. Someone over there. I don't feel good about this. Teraz by się przydało to, nie? Zamki, japę. Ja pierdol! Kulka poleciał. Widzieliście? Kulkę udawał. No.
Okay. United in their cause to find a common ground. Should that day ever come to pass, one cannot help but wonder if millionaire Cordero, the man whose innovations first propelled augmentation technology to the forefront, will also be present. So far, Mr. Darrow has refused our repeated requests for... Okay. Zapraszamy Segre. Jak zawsze tego nie mogę podnieść, nie mam tej siły. Dobra, który poziom? Czyli co, mam zrobić hałas? Czy co? Że nie mam tej zdolności wykupionej, co może tak przez ścianę bić. To było coś ulepszenie rąk powinno być. No, stosowanie przebijania osłabionych ścian. Stacht. Stop robok, ile tych dostałem. Kurde, mogę się przez tą ścianę przebić, nie? Strzałki obezwładniające. No, ja muszę mieć strzałki obezwładniające. Naboje do strzelby. Tak nie strzelam ze strzelby, wyrzuć to. Granat możemy wziąć. Strzelba jest. Co teraz mam iść ten? Już do tamtego miejsca. Cztery naboje nawet się przydadzą czasem, nie? Okej. Okay. Widzieliście to, co ja? Leżało tam? Co tam leżało? What? W jakim momencie? Patrzcie. Okej. Okay. A to nadal krzyczy tam. Dobra, gdzie teraz trzeba iść? Do przodu czy do tyłu? Do tyłu czy do przodu? Trzeba teraz iść tam, iść tam. Czekajcie. Okej, muszę iść znowu do tego. Tych tancerzy. No do tego, do tej ich bazy muszę znowu. Nie wiem, co z tym granatem chodzi. Niechcący go rzuciłem, kurde, i się wkurzyłem. Bo zmarnowałem granat. No ale mniejsza z tym. Każdy to z nich mój te shotguny. Come on, Jensen, make this quick. We shouldn't be seen together before you're done with everything. Dobra. That's all for now. Nic jej nie powiedział, ale to wszystko. Taki podryw. No to mów szybko, co ten. To wszystko. Już powiedziałem za dużo. Już się nie odezwę. Nikt.
Okay. Okay. Hello. Hello, hello, hello. Good, what's that? Keep out of this, Hanser. Get lost. Co? Tylko przepraszam, jak ty mnie nazwałeś? I'm in love with that cocoa. I repel it for the lolo. Okay, con antenne. Tutto ciò. Można, czyli wiecie co, trzeba te pantofle czytać jak się dostanie, to od razu trzeba czytać każdego, którego się dostanie. Po prostu mają informacje ważne. Nie. No. To zrobili miejsce, co? Ulepszenie, naprawdę to ulepszenie leży. Na chwilę wyrzucę tego. Snajpera. To za ulepszenie. Powiększenie magazynka broni, połącz. Oczywiście, że z tym. Karabin bojowy, no. Ja bym mógł tego nie wziąć. A jako cichego gnata to mamy teraz kuszę. Będzie trzeba tylko do niej amunicję kupywać, nie? No. Bo ona jest cicha. Tego pistolecik sobie ulepszamy nieźle. A karabin bojowy się przyda. Bardzo dobry jest. Bo jak grałem, to lubiłem go używać zawsze. I kurde, wykorzystałem ulepszenie, które mogłem pewnie do niego dołączyć. No ale się jeszcze te ulepszenia zdobędzie, nie? Dobra, schowajmy i idźmy. I wychodźmy. Skończmy tę misję. Bo długo już jest. A odcinek trzeba zaraz skończyć. I na kolejny odcinek. Na szósty chyba już. Już będzie. To chyba szósty będzie odcinek. Nie? To już będzie fabuła. Już będziemy robić misje fabularne. Bo już tak tych pobocznych za dużo robimy. No ale wiecie dlaczego ja je robię, więc no. Did you get everything? We have to get that son of a bitch, Jensen. No wiem, ale nie jestem skurwiony. I think I have everything. Excellent, Jensen. I knew I could trust you. My guys got their hands on Double T, and you identified the shipment. Apparently, you weren't so subtle with the last part, but hey, at least the job is done. What else you got? I paid a little B&E visit to O'Malley's apartment. There was a second shipment of weapons, government issue. I don't know how he got his hands on that type of hardware. No nie, będę musiał im kusz oddać. Found something else? I found a stash of illegal drugs. Not much, but enough to get him convicted. Good. The more dirt we dig up on that asshole, the better our chances to put him away for good. Okay. Got anything else? I managed to hack into his personal account. I think you might want to check any connection O'Malley has with FEMA. There's definitely something going on there. My God, Jensen. With all you've uncovered, you've probably provided us with months of legal investigation. What's next? You're gonna tell me you found proof he's got free satellite TV? No, that about covers it. Motive. I think O'Malley's plan was to start a controlled gang war between the derelict road ballers and the Motor City Bangers. You might want to check into that. Really? All right, I'll keep that in mind when I review all the evidence. Okay. Kusza. Come. Nie da mi. O'Malley never mentioned any weapon. He just wanted the witness dead. Just wanted the witness dead, huh? All right. Well, I've got enough evidence against O'Malley anyway. Let's just hope it doesn't fall into the wrong hands. Right, Jensen? Well, that's it. You did a great job.
Here's the stuff I promised you. We've got more than enough to nail him now, and I want to make a move before that son of a bitch gets wise. But I ain't got no backup, and I doubt he'll go down peacefully. You've already done the bulk of the job. You want to put the finishing touches on yourself? No, oczywiście. It'll be my pleasure. Perfect. My contact tells me O'Malley's gone back to his apartment. Go get him. I'll be waiting for you in the alley near the building once you've taken care of that scumbag. Oczywiście. I co jeszcze dzięki za kusze. Nie chciałem oddawać tej kuszy, bo to fajna broń. A snajpera już wyrzuciłem. A jakaś cicha broń mi się na pewno przyda. A kusza jest akurat świetna. No, fajna jest. To dalej co leżą. Chłopaki. Jeszcze może wstańcie i idźcie do domu. Poleżycie w jednym miejscu i nic nie robicie. Odcinek ma już 50 minut, więc zaraz będziemy kończyć. To takie loch. Max, naucz się zły przycisk naciskasz. Witam. Mr. Jensen. Don't know why I didn't recognize you the first time. Here to make sure your treachery is complete. You play a dangerous game, O'Malley. Manipulating people. Killing them. Tak, bo nie, what's happening here shouldn't come as a surprise. It's an inevitable consequence. In the end, it seems you and I aren't so different, Mr. Jensen. You too seem to consider this world only through cold, hard facts. Whatever. I'm here to arrest you. I strongly suggest you consider a peaceful resolution. I'm afraid I won't be able to comply, Mr. Jensen. But allow me to make you a different offer. I'm listening. I don't resent you for what you did. You played your cards and alliances well, and it's something I can respect. Still, it doesn't mean that I accept defeat. I'm willing to transfer to you a rather enviable sum in exchange for my freedom. Yeah. I don't think so. No more games. You're going down. So be it. Who's there? Don't you stop. Śmieć. To co z karabinu maszynowego się zamknął. Co za debil. Mogę granatę rzucić. Pokaż mu sumkę. Ciekawe ile. Nie? 2 miliony. Ja bym się zgodził. So? What happened? I think we'll skip the trial for this one. Son of a bitch made a mistake of pulling a gun on me. Shit, Jensen. This is gonna make my job a whole lot more difficult. I mean, we got enough evidence to convict him, but now I have to come up with a nice story for all this mess. Uh-huh. Well, I'm sure you did what you had to do. Anyway, you gotta get back to this thing. Good luck with whatever you're working on these days. W niego z tego, z paralizatora. No ale my sobie skończymy tu odcinek, więc są na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli ciągle mi się spodobało, czy zostawcie w górę i komentarz. Zapraszam was z innej serii Murlas Max, was bardzo serdecznie i na razie.